głośna afera seksualna. Były trener reprezentacji Polski skazany. Były trener reprezentacji Polski i dyrektor sportowy Pskol Andrzej P. skazany. Na 4,5 roku bezwzględnego więzienia skazał Sąd Okręgowy w Legnicy w środę byłego trenera kadry w kolarstwie górskim Andrzej P., który był oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym wobec swoich podopiecznych. Wyrok nie jest prawomocny. Rzecznik Sądu Okręgowego w Legnicy sędzia Jarosław Halikowski poinformował, że sąd skazał byłego trenera Mai Włoszczowskiej na 4,5 roku więzienia bez zawieszenia. Dodatkową karą jest zakaz wykonywania zawodu trenera przez 6 lat oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych kobiet również przez 6 lat. Sąd uznał winę oskarżonego w przypadku 3 zarzutów, a od 4 go uniewinnił. Ponieważ proces toczył się z wyłączeniem jawności, nie mogę podać szczegółów, także szczegółów uniewinnienia, powiedział PAP sędzia Halikowski. Groziło mu 12 lat więzienia. Orzeczona kara łączna jest zbieżna z wnioskami prokuratora. Niemniej jednak złożymy wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w zakresie jednego z 4 czynów, za który Andrzej P. nie został skazany, poinformował prokurator. Marcin Saduś z prokuratury regionalnej w Warszawie, która sporządziła akta oskarżenia w tej sprawie w czerwcu 2019 roku. Andrzej P. były trener kadry w kolarstwie górskim i były dyrektor sportowy Pskol, został oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym, za co groziło od 2 do 12 lat więzienia. Andrzej P. został oskarżony przez prokuraturę regionalną w Warszawie o popełnienie przestępstw stanowiących czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, których dopuścił się wobec 2 zawodniczek kadry kolarstwa górskiego MTB, Polskiego Związku Kolarskiego oraz kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań kadrowo-grupowych kolarstwa górskiego, podała wówczas w komunikacie prokuratura regionalna w Warszawie. Oskarżenie dotyczy przestępstw zgwałcenia poprzez doprowadzenie pokrzywdzonych przemocą oraz podstępem polegającym na podaniu środka usypiającego do obcowania płciowego, a także doprowadzenia przemocą jednej z pokrzywdzonych do wykonania innej czynności seksualnej oraz przestępstwa usiłowania zgwałcenia, sprecyzowano w komunikacie. Trener nie przyznał się do winy. Do przestępstw miało dojść w trakcie zgrupowań klubowo-kadrowych kolarstwa górskiego, które odbywały się w Polsce i za granicą. Andrzej P. w trakcie śledztwa nie przyznał się do winy. Przebywał w areszcie tymczasowym, wyszedł za kaucją. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Andrzej P. został zatrzymany 29 października 2018 rok. Przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, a następnego dnia tymczasowo aresztowany. Sprawa zaczęła się od wywiadu. Prokuratura regionalna wszczęła śledztwo na początku stycznia 2018 roku, oficjalnie w sprawie wyrządzenia w Pskol w okresie 2010-2017 szkody majątkowej wstępnie oszacowanej na kwotę ponad 1 000 000 zł. Obok głównego przedmiotu śledztwa, badane były także inne wątki, dotyczące możliwości korupcji oraz ewentualnych przestępstw na tle seksualnym. Sprawa stała się głośna po opublikowanym 25 listopada 2017 roku wywiadzie portalu WP Sportowe Fakty z byłym wiceprezesem Pskol Piotrem Kosmalą, który powiedział, że ważna osoba w środowisku kolarskim miała się dopuścić czynów takich jak zastraszanie, seks z podopiecznymi, w tym z nieletnimi, a nawet gwałt. W grę miały wchodzić również nadużycia finansowe.